Siema wszystkim. Dzisiaj łąkę koszę, jak widzicie, jaka jest. Trzeci pokos. Rozkładamy rotacyjną sobie. Jak pięknie idzie. Ważne jest to, żeby sobie na odpowiedniej wysokości ustawić, za pierwszym trafić, żeby to bez wysiłku robić. Aha, wałka nie wyłączyłem. Jeszcze wcześniej sobie wałek wyłączam, żeby nie chodzić tyle wokół maszyny. Opuszczamy. Trochę można ją wypoziomować. Nie zapomnijcie o tym, żeby była w poziomie, bo to raczej ważne jest, żeby talerz był równiutko względem ziemi. Dodatkowo możemy sobie zabezpieczyć tym oraz dokręcić, żeby nam się nie odkręcało. Zobaczymy, jak względem koła idzie. Teraz ją podniosę, żeby też nie była za bardzo w tamtą wystawiona ani schowana, bo będzie albo nam zostawiała taki pasek między kołem, jak za blisko trochę podjedziemy, albo będzie za mało brała. I lecimy. Nie wiem, jak u was, ale ja koszę w przeciwną stronę dwa razy i potem się obracam i koszę już normalnie. O, koszarkę uruchamiamy, jakby ktoś nie wiedział, na wolnych obrotach, bo ani sprzęgło nie cierpi, ani paski, bo niektórzy widziałem, robią to na połowie czy na dużych obrotach. To sobie po prostu zdzieracie sprzęgło. Pamiętajcie o tym. Żeby był w poziomie. No, teraz składamy rotacyjną, czyli opuszczamy ją. Trochę próbuję do przodu pojechać, żebym nie musiał jej naciągać. A naciągać jej z tego powodu, żeby to, no widzicie, ciągnik mi się stoczył. I tak też ciągnę. O, zeszło ładnie. Zabezpieczamy. Wałek ściągamy. Załączamy przekaźnik, podkręcamy w lewo i lekko opuszczamy. Jeszcze tylko blokadę trzeba poprawić. O, widzicie? Bo mi sprężyna lekko nie trzyma.
ale jak się sprężynę wymieni, to nie będzie trzeba wysiadać drugi raz. No i mamy bez wysiłku złożoną rotacyjną. Widzicie? Jedna strona już wyjechana, drugiej już trochę musło te kietowiny. Mamy 1,5 hektara pola i tyle nożyki się zjechały. I lecimy na następne. Na razie.